uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, przede wszystkim tych, którzy dzisiaj odbiorą te medale i ich rodziny. Witam bardzo serdecznie wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Mateusza Wydwina. Witam pana Waldemara Bartosza, przewodniczącego niezależnego Solidarność Region Świętokrzyskich. Wszystkich członków Solidarności bardzo serdecznie. Witam pana Karola Fijałkowskiego, pełnomocnika zarządu województwa do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Proszę państwa, jest z nami burmistrz Włoszczowy, pan Grzegorz Dziówek. Bardzo serdecznie witamy, ponieważ opozycjonistki, ludzie, którzy będą dzisiaj odbierać ten krzyż, właśnie niektórzy pochodzą z tego regionu, więc postanowił im w tej pięknej uroczystości towarzyszyć. Witam wszystkich przedstawicieli instytucji, władz, Urzędu Miasta, ale przede wszystkim witam państwa, którzy chcieli tutaj przyjść, towarzyszyć tym, którzy odbiorą krzyż i są sympatykami tej pięknej idei, jaką była Solidarność. To była długa droga, zanim powstała Solidarność i wszyscy państwo o tym wiecie. Dziś mówimy o tej idei, mówimy o bohaterstwie ludzi, ale wiemy, że za tym bohaterstwem często kryły się różnego rodzaju dramaty, represje, więzienia. I o tym także musimy pamiętać i mówić. To była państwa ofiara za wolną i niepodległą Polskę. Rozpoczynamy tą piękną uroczystość wręczenia odznaczeń. Proszę wszystkich o powstanie. Zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. Szanowni państwo, dostojni goście, w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Mateusz Szpytman. Zapraszam. Uprzejmie proszę o powstanie. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają Krzyżem Wolności i Solidarności. Pan Ludwik Błaszczak. Stanisława Marianna Gawlik. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczenia
odznaczenie odbierze ksiądz Marek Waldemar Łaputa. Postanowieniem prezydenta problem jest w tym, że ja krótko nie umiem mówić, ale postaram się. No cóż, ten krzyż ofiaruję młodzieży z Łoszczowy, która tak bohatersko broniła krzyża, no ich rodzicom, którzy byli gotowi oddać życie, bo przecież straszono, że ZOMO wejdzie do szkoły, a rodzice, to było tysiące rodziców wokół szkoły, no musieliby najpierw tych rodziców potraktować odpowiednio. Ale wokół szkoły był taki tłum, a w szkole była tak głęboka wiara, było tyle nadziei, tyle mocy w sercach młodzieży, że zwyciężymy. Więc ZOMO musiało zrezygnować. Chciałbym tylko taki przykład powiedzieć o krzyżu z Łoszczowy. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Otóż we Łoszczowie był taki człowiek, który jeździł na wózku. I kiedy przyszedłem do Łoszczowy, tak chciałem się dowiedzieć, co się stało, czy to choroba, czy... Okazało się, że historia była inna. W czasach stalinowskich, kiedy masowo zdejmowane były krzyże w szkołach, w jednej ze szkół trzeba było zdjąć krzyż. Nikt nie chciał tego uczynić. Zgłosił się właśnie ten człowiek, mówi, ja ten krzyż zdejmę. Ale ponieważ był małego wzrostu, nie mógł tak dobrze złapać tego krzyża, więc jakoś ciągnął ten krzyż, upadł na posadzkę. I okazało się, że była taka gipsowa figurka Pana Jezusa na tym krzyżu, że tutaj pękły w kolanach, pękły do nogi Pana Jezusa, jeśli tak mogę powiedzieć. I wyobraźcie sobie, bo skracam historię, kiedy chodziłem po kolędzie, to już było po zajęciu w szkole, przyjeżdża jego żona i prosi mnie, proszę księdza, mąż prosi księdza, ale nie innego, tylko księdza Marka chce, przepraszam, nie wiedziałem, nie wiem dlaczego tak było. I kiedy zajechałem do niego, on już był konający, ale jeszcze zdążył się wyspowiadać. I powiedział mi takie piękne słowa. Już od dłuższego czasu miałem takie wyrzuty sumienia. Właściwie od początku, kiedy to się stało, nie pokazywałem, ale w sercu paliło, w sercu był ból, cierpienie, którego nie da się opisać. Więc wyspowiadał się i powiedział, proszę księdza, niech ksiądz głosi innym zawsze i wszędzie to, co mówił papież, że bez krzyża nie da się zrozumieć człowieka. Ten inwalida, człowiek powiedział mi, że bez krzyża człowiek jest niczym. W jego życiu jest tylko ból, cierpienie, lęk przed tym, co będzie jutro. Już kończę, żebyście widzieli, jaka była radość na jego ustach, kiedy mógł się pojednać. I ciągle mnie pytał, czy Pan Bóg może mi jeszcze taki grzech wybaczyć. Ja mówię, co powiedział Pan Jezus do nas, a szczególnie do Pana. Jestem Bogiem miłości.
miłości, która wszystko przebacza, miłości, która jest nadzieją i szczęściem na lepsze jutro. Dziękuję wszystkim i jak mówię, to wszystko jest dla mieszkańców i młodzieży we Włoszczowie, bo gdyby tego nie było, to nic by ja nie mógł zrobić. Przedłużyłem, przepraszam serdecznie, poprawię się. Chciałbym księdzu pogratulować na wstępie odznaczenia i proszę powiedzieć, jak ksiądz się czuje właśnie z tym wyróżnieniem, które dzisiaj otrzymał od prezydenta. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Włoszczowy, począwszy od tych najmniejszych, aż do tych najstarszych. I właśnie jak się czuję z tym odznaczeniem, czuję się tak, że chcę je przekazać i biorę je jako nagrodę dla wszystkich mieszkańców Włoszczowy, bo to oni byli prawdziwymi bohaterami tamtych dni. Zrobili tyle rzeczy, że nawet moje najdalsze wyobrażenia, to przeszło. I cieszę się, że miałem tą łaskę właśnie we Włoszczowie, na tej ziemi, na której są takie żywe, powiedzmy, tradycje patriotyczne. To było tym powodem, że dla tych ludzi krzyż to jest wszystko. I oni mi dodawali tego ducha, bo jak na każdych nabożeństwach, jeszcze przed strajkiem, to widziałem, że mają głęboką wiarę i są w stanie bronić tych prawdziwych wartości. Zapytałem tak, jak się ksiądz czuje z tym odznaczeniem, ale na pewno każdy chciał też księdza zobaczyć, jak ogólnie samopoczucie księdza dzisiaj i jakie ksiądz ma teraz może nowe pomysły, zadania na ten nowy czas. No zdrowia nie mam takiego, jak miałem, bo byłem pobity 2 razy w Warszawie, raz w Krakowie, tam to już prawdzi rzucili mnie pod tramwaj, ale to cudem zostałem tam uratowany. Ale wiem po sobie, modlitwa, no i jak człowiek patrzy na krzyż, to niewyobrażalne cierpienie, bo Chrystus był Bogiem, ale ten krzyż niósł jako człowiek. I mówię, jeśli On takie straszne cierpienie przeżył do końca i to przeżył z miłością, z ufnością, no i z tą ogromną mocą, to myślę, że ten Pan Jezus cierpiący na krzyżu, jak się wpatruje na Niego, to mi daje i na przyszłość też mi da siły, żebym mógł wypełnić tam, gdzie mnie pośle, a myślę, że na pewno gdzieś mnie pośle. I teraz w związku z tym pytanie, kiedy ksiądz odwiedzi Włoszczowę? Na pewno odwiedzę. Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, ale odwiedzę Włoszczowę, bo każdy mój powrót do Włoszczowy to jest jak powrót do źródła, bo wszystko to mi staje przed oczami. I nie tylko ta walka o krzyż, ale dobroć, serdeczność, miłość ludzi. Ksiądz biskup, jak mnie posyłał po święceniach do Włoszczowy, to powiedział mi, księże Marku, niech ksiądz pamięta, że dobrych księży, powtarzam, dobrych księży we Włoszczowie ludzie kochają i noszą na rękach. I ja to odczułem, tak było. I za to jeszcze raz serdecznie dziękuję. A myślę, że przyjdzie taki dzień, kiedy jeszcze pod tym krzyżem, który broniliśmy, będziemy się modlić, i porozmawiać sobie gdzieś tam,
Także bardzo dziękuję za tą krótką rozmowę. Naszym gościem Włoszczowa Online był ksiądz Marek Łabuda. Ja też bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz całą Włoszczowę i szczęść Boże. To były piękne czasy.